Witam kochani, oto pokroiłam całego kurczaka, także z niego będzie parę potraw. A dzisiaj użyję tylko dwie te nogi i może pół piersi. Przekroję sobie. Właśnie tak, tylko tyle. Tyle mi na dzisiaj potrzeba. A resztę będę mroziła. To będzie na wywar, a to resztę może do pieczenia czy do czegoś. Te na pewno takie kostki, grzbiety zużyję na wywar. Zawsze sobie wkładam, mrożę, potem jak się nazbiera więcej, gotuję w wywar. Zużyjemy dzisiaj na obiad. Dwie nóżki trochę rozdrobniłam, pokroiłam, właśnie oddzieliłam tą dolną część od górnej. Teraz lekko przyprawię, tylko delikatnie. Sól. Czarny pieprz. I to wszystko wymieszam. I troszkę damy białego pieprzu. Troszkę damy czosnku granulowanego, nie za dużo, i słodkiej czerwonej papryki. I to wszystko polejemy olejem, olej rzepakowy. Wymieszamy i wstawimy do lodówki na godzinkę, tak żeby przegryzły się smaczki. I nagrzewamy patelnię, dajemy olej i będziemy podsmażać to nasze mięsko, które było godzinkę w lodówce. Tak, patelnia nagrzewana. Wymienimy po prostu z każdej strony obsmażymy. Mięsko podsmażone, przekładam teraz do tego rondla. Pięknie się podsmażyło. Chwilkę. A na tej patelni będziemy podsmażać teraz tak cebulkę. Jeszcze chwilkę podrumieni. Dosłownie minutkę. Kawałek masełka. Czosnek. Dwa ząbki czosnku akurat miałam. Posmażamy jeszcze chwilę. Jeśli się wszystko smaży, dodamy do tego troszkę parę płatków ostrej papryki. Też na ostro. I pomidorki. Takie miałam malutkie pomidorki. Sparzyłam, żeby zdjąć skórkę. I też dodajemy. Akurat mi dostały, to trzeba zużyć. Dodajemy por. Akurat mam zmrożony, także on puści troszkę płynu, musimy dłużej odparować. Dużo, dużo por. I gościmy to wszystko. Polubimy porę. O, bardzo, ja nie wiem. Tak delikatnie podsmażyłam, teraz dodam troszkę soli do tego i trochę białego pieprza. Wymieszam dosłownie chwilę i przełożę to do mięska, do kurczaka. A teraz przekładamy naszego kurczaka. I zawartość patelni wkładamy, sypujemy, przerzucamy. Wszystko właśnie do tego mięska. Jakie zapachy. Teraz zalejemy to odrobiną gorącej wody. Od
poza bulionem, ale akurat ja nie daję bulionu, dam tylko wody. Tak, odrobinę gorącej wody. Zmniejszamy płomień. Pięknie wszystko się zaczęło gotować. Przykrywamy, ale zostawiam taką malutką szparkę. I dusimy 30 minut. Kochani, czas duszenia przedłużyłam o 10 minut, także dusiło się wszystko 40 minut. Dodałam troszkę serka marmurkowego. Tak do zagęszczenia właśnie. I podusimy jeszcze 5 minut. Tak z tym serkiem. Kochani, wszystko się gotuje. 45 minut. Teraz pora. Myślałam, że nie będę zagęszczała, ale jednak dam łyżeczkę, dałam mąki i parę łyżek słodkiej śmietanki, może 3-4 łyżki. I teraz to właśnie zagęszczę. Zrobimy taki kremowy sosik, bo to ma być kremowy. Kurczak w kremowym sosie. I dosłownie pogotujemy jeszcze 5 minut i gotowe. Kochani, nasza potrawa gotowa. Może troszkę było mało tak słonego, odrobinę soli. I zielona pietruszka. I wyłączam. A do tego, kochani, będą kopytka. To za chwilę. Kochani, a tutaj mam 900 gramów ziemniaczków już po ugotowaniu. Gotowały się 25 minut w osolonej wodzie. Odcedziłam, podusiłam je dobrze, tak żeby była taka, o taka o sobie masa, taka pulpa. Do tego dodaję jedno jajko, jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i tutaj mam 200 gramów pszennej mąki. To będę tak dodawała, no ile to zabierze. Bo to zależy od ziemniaków. Zobaczymy, ile mi zostanie. Także teraz to wszystko muszę wyrobić. Kochani, ciasto przełożyłam sobie na moją stolnicę i teraz ręcznie będę na niej właśnie ugniatała i dosypywała mąkę, ile potrzeba. No jeszcze zostało tej mąki. Może wszystkich nie zużyję. Jeszcze troszkę się kleją. Kochani, wysypałam wszystką mąkę, także akurat na 900 gramów ugotowanych ziemniaczków, 200 gramów mąki, jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i jedno jajko. I to wszystko, co potrzeba. Ciasto gotowe. Odkroję sobie kawałeczek. Uformuję wałeczek. Ja sobie zawsze tak robię, ten, ale nie będę tak robić. I kroimy sobie teraz. O, takie po skosie. Woda się nam gotuje. Dodamy odrobinę soli. I będziemy gotować. Partiami. Woda nam się gotuje. Dajemy odrobinę soli, tak gdzieś 3/4 łyżki. Mieszamy. I zawsze trochę dodaję oleju. Odrobinę. I wrzucamy nasze kopytka. Lekko mieszamy i jak wypłyną, będziemy gotować tak gdzieś 1,5 minutki. Jak tylko wypłyną na wierzch. No i kochani, pierwsza partia kopytek gotowa. Wyjmiemy na talerz, pięknie wyglądają. I tak wszystkie pogotujemy, bo jeszcze troszkę mi zostało lepienia. I za chwilkę będziemy próbować, degustować, co nam wyszło. Nasze kopytka gotowe. Takie duże polepiły mi się, ale to nie będą tak smaczne. Chwilkę przestygną i będziemy podawać z naszym kurczakiem i szybciutko zrobię jeszcze do tego suróweczkę. A
A do naszego obiadku będzie surówka. Tu mamy kiszoną kapustkę, do której dodam marchewkę i czerwoną cebulę. Troszkę tej marchewki dużo, ale to nie szkodzi, marchewka zdrowa. Dodamy tylko pieprz, bo kapusta jest słona, i oliwkę. I to wszystko, co nam potrzeba do naszej kapustki. I za chwilkę podajemy obiad. Kochani, obiadek gotowy. Dla ciebie ta część kurczaczka. Dziękuję. Dla mnie pałka, bo ja lubię pałeczkę. Wszystko trzeba polać sosikiem, znaczy te nasze kopytka. A do tego mamy tam właśnie kapustkę. Jeszcze odrobinę pietruszki zielonej. I smacznego. Dziękujemy kochani za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Następnego. Sobie to teraz. Zjemy ze smakiem. Tak, to możemy ja sobie kapustki nałożę tutaj z boku. Dziękuję, kochanie. I wsuwamy.